Niektóre właśnie uczą się latać, inne ponoć już wybierają się do ciepłych krajów. Mowa o bocianach i choć ich widok kojarzy się ze znanym przesądem, to bociana w województwie śląskim nie jest trudno spotkać. Jedna z bocian rodzin zamieszkała na kominie piekarni w Jaworznie. Na uce latania przyglądał się Paweł Jędrusik. Bociany z Jaworzna na swój dom wybrały sobie ten komin piekarni pana Stanisława Bigaja. Doczekały się potomstwa, które jest już na tyle dużo, że postanowiło o własnych siłach opuścić gniazdo. Z naszej perspektywy młody bocian uczy się najtrudniejszej ze sztuk, sztuki latania. One to jajko zniosły dosyć późno, także w tej chwili już podobno wszystkie młode bociany latają, a on się dopiero uczy ale jest przefantastyczny, rodzice dbają o niego niesamowicie, no tak jak o jedynaka zresztą, jak jedno szuka jedzenia. Dla niego, między innymi dla siebie, to drugie pilnuje gniazda. I choć przez wielu są mile widziane, to jeśli bociany postanowią zrobić gniazdo na słupie lub kominie obok nas, warto uważać. Takie gniazdo potrafi ważyć nawet kilkaset kilogramów, a bociany za cel często obierają słupy energetyczne, bo te chronią je przed atakiem innych zwierząt. My od lat prowadzimy akcję wynoszenia bocianich gniazd na specjalne platformy, które z jednej strony Zabezpieczają bociany, a z drugiej strony zabezpieczają sieć elektroenergetyczną. Od lat także staramy się wspierać ornitologów, fundując akcje. E, obrączkowania e, bocianów. Dzięki takiemu obrączkowaniu ornitolodzy mają wiedzę na temat populacji bocianów w regionie i nie tylko, a tą w najbliższych dniach obserwować będzie coraz trudniej, bo niektóre gatunki bocianów, wcześniej niż zwykle, postanowiły ruszyć na południe. Zazwyczaj działo się to pod koniec sierpnia. Prawdopodobnie e, wpływają też na to warunki pogodowe, nie, nie, nie tylko e, pora roku, też, ale. E, po prostu warunki pogodowe takie lato, które jest w danym roku, akurat to lato jest takie dosyć deszczowe, się ostatnio zrobiło, trochę chłodno się zrobiło. W związku z tym może część właśnie bocianów podjęła taką jakby decyzję. I choć według przesądów bociany przynoszą dzieci, to może te, które poleciały już do ciepłych krajów, przyniosą ze sobą w przyszłym roku nieco więcej wakacyjnego ciepła.